cześć moja, niezwykle miło widzieć Cię na premierze Zielona Granica. Ty nie chodzisz na przypadkowe filmy. Dlaczego postanowiłaś tu się pojawić? No tutaj oczywiście jestem ze względu na to, że to, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jest wstrząsające. Ja sama tam byłam i ja także podawałam zupę osobom, które były głodne i ubrania osobom, które po prostu miały przemoczone te ubrania. Byłam tam, widziałam, jak to wygląda i naprawdę bardzo mocno liczę na to, że to będzie dobrze oddane w filmie. Zresztą Maja Ostaszewska w nim gra, która także była na granicy i także pomagała, więc liczę na to, że no naprawdę będzie to realne, takie jakie było i z pełną empatią przekazane. A kto twoim zdaniem jest winny temu, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej? Strażnicy graniczni czy ktoś wyżej? Bo często odbija się to na strażnikach. A jakie ty masz zdanie na ten temat? Moje zdanie jest takie, że to jest niewątpliwie kwestia polityczna. Jest to nieustannie powtarzana kategoria wojny hybrydowej, czy po prostu politycznych różnych układów. Osób, które niewątpliwie są oprawcami. Osób takich, które rządzą Rosją, Białorusią. I Polska została wykorzystana w tym wszystkim, ale jednocześnie w momencie, kiedy widzimy osoby umierające w lasach, często dzieci, to naszą reakcją ludzką, empatyczną reakcją powinna być pomoc tym osobom. Nie wypchnięcie ich do krajów, w którym będą torturowane albo zabite, bo Białoruś to nie jest bezpieczny kraj, po prostu. To nie jest tak, że one będą bezpieczne w tamtym miejscu. One mogły być bezpieczne w Polsce, niestety nie były. Pamiętam, że bałam się bardzo, kiedy tam byłam na miejscu, ale nie bałam się osób, które są w lasach, które potrzebują zupy, które są głodne. Ja się bałam, że te osoby będą wypychane, będą pushbackowane. Bałam się tego, że kiedy straż je zobaczy, to po prostu będzie je wyrzucać. Kiedy rozmawiałam też z osobami, które były na tej granicy, w lasach właśnie, one mi opowiadały, że gorzej było po stronie białoruskiej i oni znacznie bardziej bali się tej strony białoruskiej. To nie jest tak, że Polska jest tu oprawcą i ona krzywdzi wszystkich, a cała reszta to są niewinne osoby. Absolutnie nie. My jesteśmy w układzie. Układzie, o którym decydują oprawcy. I teraz możemy zdecydować, czy chcemy komuś uratować życie, czy nie chcemy uratować tego życia. To była zima i pamiętam, że my tak strasznie się baliśmy, że będą roztopy i one będą odkrywać ciała. Kolejne ciała i tak się działo. Codziennie słyszeliśmy o kolejnych odkrywanych, niestety martwych ciałach, które tam leżały. I no, dla mnie to jest tak wstrząsające w ogóle wydarzenie, coś co dzieje się u nas, na naszych granicach, czy przy naszych granicach, w lasach, coś co możemy zmienić, a jednak tego nie robiliśmy wtedy. Czyli jaka jest tu wina strażników granicznych? Strażnicy graniczni pushbackują i wypychają poza granicę, a tak naprawdę ratowanie życia osób, zwłaszcza osób, które mają trudności zdrowotne, a bardzo często o takich sytuacjach mówimy, to jest ratowanie życia i to jest coś, co każdy z nas powinien, a wręcz musi robić. Okej, a jakie są zasady pomocy? Jak byłaś na granicy, to co mogłaś robić, a czego nie mogłaś robić? My mogliśmy tylko robić takie bardzo podstawowe ludzkie gesty, czyli dać zupę, dać powerbank, ponieważ to jest często też problem z łącznością ze swoją rodziną. Podać ubrania, buty, czasami śpiwory, czasami to były takie pokrowce, takie złote, które sprawiają, że nie jest aż tak zimno. Dobra, a czego nie mogłaś robić? Co było zakazane? Bo zawsze są jakieś granice tej pomocy. Nie no, nie mogliśmy w żaden sposób pomagać, nie wiem, przy transporcie, nie mogliśmy w żaden sposób przekraczać granicy oczywiście, nie mogliśmy wchodzić na ten teren stanu wyjątkowego. To wszystko się działo w granicy prawa, taka pomoc, która no, tak naprawdę jest podstawową pomocą, no bo co to za pomoc, że przyniesiemy zupę, za chwilę znowu będzie osoba głodna i za chwilę znowu będzie potrzebowała tej zupy. To tak naprawdę jest taka niekończąca się walka, która tam się toczy. Tam zazwyczaj osoby są po kilka dni, tydzień, kilka tygodni ewentualnie, ze względu na to, że wszyscy też mamy pracę, wszyscy mamy swoje obowiązki i to jest cały czas rotacja osób, które pomagają i one tam cały czas są, także w tym miejscu, w tym momencie. Zmieniając trochę temat, teraz coraz głośniej na TikToku jest o sprawie ze Stu. Co ty o tym sądzisz, o tych wszystkich spekulacjach i podejrzeniach z nim związanych? Myślę, że cokolwiek miało bądź nie miało tam miejsca, to mamy do czynienia z olbrzymią krzywdą. Tylko teraz nie wiemy, czy ta krzywda dotyczy osób, które zostały skrzywdzone młodych, czy ta krzywda dotyczy niesłusznie oskarżanego człowieka. Niemniej w ogóle podnoszenie tej sprawy w taki sposób, medialny, w ramach jakiegoś show, spektaklu, jest tak nieetyczne, jest tak okrutne, obrzydliwe. Mówienie, że ja coś wiem, ale nie powiem, zasłanianie się umowami, które są znacznie mniej istotne niż przestępstwa, o których jednak tam w tle jest mowa, więc niezależnie od tego, jakie są fakty, bo faktów nie znamy, nikt nie zna, każdy się wypowiada, nikt nie zna, mamy niewątpliwie do czynienia z krzywdą.
Rozumiem, czyli NBA nie jest żadną zakrywką. Nie, nie, znaczy przestępstwa. No to jest, właściwie to jest podobna sprawa. No, życie ludzkie, zdrowie ludzkie jest ważniejsze niż jakieś takie formułki. To oni tak gadają, że wiesz, coś tam wiem, ale nie mogę. Czy myślisz, że to jest w celu podniesienia zasięgów? Ja się boję, że to jest tak, żeby zyskać coś. Popularność, pieniądze, sławę, cokolwiek. I niestety w tę stronę idzie internet w tej chwili, że jesteś w stanie powiedzieć najgorszą rzecz drugiemu człowiekowi albo o drugim człowieku po to, żeby zrobić jakiś rodzaj spektaklu. Następnie kończy się walka na przykład we freakfightach, a to już zupełnie znika. Tak jakby przestępstwo znikało w momencie, kiedy już nie opłaca się, nie można go skapitalizować. To dość mocne. A jak ty w ogóle czujesz się w roli takiej negatywnej bohaterki w internecie? Robisz bardzo dużo dobrego, na pewno zdajesz sobie z tego sprawę, a ludzie jednak cię krytykują ze względu na twoich wrogów, którzy, wiesz, przerzucają swoich fanów na ciebie. Jak się z tym czujesz? Że wiesz, że robisz dużo dobrego, a jednak nie spotykasz się z dobrem, tylko ze złem i z różnymi blokadami. No tak, mam dużo wsparcia. Jeśli chodzi o osoby, które kapitalizują przemoc, przestępstwa bądź krzywdzenie innych osób, no to nic dziwnego, że osoba, która się temu sprzeciwia, nie będzie im się podobało. I na tym to polega. No to oczywiście jest jakaś niesprawiedliwość. I oczywiście, że mój organizm reaguje na tysiące gruźb śmierci, gwałtu, okaleczeń i wydzwanianie do mnie z mówieniem, że za chwilę ktoś mnie zabije, jak na niebezpieczeństwo, realne zagrożenie. I to jest fakt. To znaczy, to jest jakiś taki rodzaj traumatycznej reakcji. Ale jednocześnie, no właśnie wróciłam z Brukseli, rozmawiałyśmy z innymi aktywistkami, osobami wspierającymi osoby po przemocy. Jest to element naszego działania i jest to element też przeżywania przemocy, bo cyberprzemoc także jest przemocą. No i zmiany świata, chociażby mówienie o tym jest bardzo ważne. Teraz w Brukseli walczyliśmy o to, żeby dzieci nie doświadczały cyberprzemocy, zwłaszcza na tle seksualnym, na przykład pod kątem obrazów, które są im wysyłane, albo groomingu, albo innych takich zachowań, które są stricte przemocowe. No dla mnie to się bardzo wiązało z w ogóle takim spojrzeniem na internet jako na bezpieczną przestrzeń dla dzieci, które na przykład nie docierają do materiałów, które promują przemoc albo gloryfikują ją. Wiele osób zastanawia się, czy aktywizm jest opłacalny. Czy na tym można zarobić, czy to jednak praca charytatywna? Jak to wygląda? To jest praca charytatywna. Myślę, że w olbrzymiej większości. Ja pracuję jako dziennikarka. Kończę właśnie pisać książkę, piszę teksty. Moje teksty regularnie ukazują się w mediach ogólnopolskich. Można je czytać, można się z nimi zapoznawać. To jest moja praca. I tak pracuję od wielu lat. Jeszcze zanim zaczęłam działać w internecie, to także była moja praca. I z tego się utrzymywałam i utrzymuję się przez cały czas. Konsekwentnie to jest też wykształcenie. A dlaczego aktywizm jest nieopłacany? Ponieważ jest to działanie po godzinach. To jest działanie, które robisz dlatego, żeby pomagać innym osobom. Można na przykład mieć patronajta albo osoby inne mogą cię wspierać. Natomiast generalnie jest to takie działanie, które nie jest opłacane. Praca w organizacjach pomocowych jest opłacana. Też nie są to wielkie pieniądze. Natomiast no to już jest czysto praca. Jakoś tam łączona z pomocowością, z takim działaniem interwencyjnym na przykład, psychologicznym, prawnym, ale aktywizm jako aktywizm, czyli protesty, demonstracje, działanie, rozmawianie ze sobą, organizowanie się, no to wszystko jest taka oddolna robota. No też ona się nie poddaje tej logice zysków, no bo jakie zyski z tego są? Takie, że wielkie korporacje mogą na przykład mieć jakieś regulacje u siebie włączone, co im się średnio opłaca, więc to też raczej jest, powiedziałabym, zupełnie nieopłacalna albo wręcz minusowo opłacalna, taka, do której trzeba dopłacać, robota. To już mam ostatnie pytanie do ciebie. Alimenty to nie prezenty. Co sądzisz o zachowaniu Antka Królikowskiego? Ty kiedyś zrobiłaś protest na premierze, gdzie on tam grał. To były porady na zdrady 2. Tak. Co sądzisz o tym, że uchyla się od płacenia alimentów? Każda osoba, która uchyla się od płacenia alimentów, krzywdzi. Nawet nie opiekunkę, czy matkę takiego dziecka, czy ojca, ponieważ to nie zawsze są przecież matki, które dostają opiekę nad dzieckiem, ale po prostu krzywdzi dziecko. Ja też nie byłam w stanie zobaczyć wszystkiego, co tam się działo wokół tego ostatnio, natomiast to jest bardzo duży problem społeczny po prostu i historie, które ja znam też dotyczące długów alimentacyjnych, czy po prostu przemocy ekonomicznej, ponieważ niepłacenie alimentów jest przemocą ekonomiczną wobec dzieci przede wszystkim, to są wstrząsające i to jest olbrzymi, powszechny problem społeczny, który warto nagłaśniać, warto mu się przyglądać, przede wszystkim trzeba to zmienić, bo... A co sądzisz o tej przepychance pomiędzy Antkiem i Asią? Właśnie teraz trudno mi powiedzieć, znaczy ja nie wiem, czy... No wiesz, bo oni wyciągają dużo rzeczy do internetu. Nazwałabym to przepychanką, bo mówię, nie zapoznałam się z tym. Teraz byłam w Brukseli i tam mieliśmy cały czas spotkania w Parlamencie Europejskim, więc nie przyglądałam się Czyli temu. Czyli tak kończąc, nieeleganckie zachowanie, jeżeli nie wykłada na dziecko. Tak, nie, krzywda wobec dzieci ma bardzo różne oblicza, czasami jest to też oblicze ekonomiczne. I tu postawmy kropkę, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo, trzymaj się.